Bitcoin realizuje lokalny scenariusz spadkowy, zatrzymując się w wyznaczonej strefie trzymającej na wzrosty. Jak wygląda aktualna sytuacja? Czego można się spodziewać w najbliższych godzinach, w najbliższych dniach, czyli piątkowa analiza rynku kryptowalut? Cześć, z tej strony Łukasz, witam Cię serdecznie na moim kanale, na kanale związanym z edukacją oraz zarabianiem na rynku kryptowalut. Jak co piątek, powiem Wam, jak widzę aktualną sytuację, czego się spodziewam, jeżeli chodzi o lokalne ruchy, jak i średnio i długoterminowe. Jeżeli jesteś nową osobą na moim kanale lub jeszcze nie subskrybujesz, zachęcam Cię do zostawienia suba, aby być na bieżąco z kolejnymi materiałami. Zaczynamy od analizy Bitcoina, przejdziemy następnie do ETH DOTA i zobaczymy sobie, jakie altcoiny wybraliście w komentarzach pod poprzednim materiałem. Zanim jednak do tego przejdziemy, dzisiaj na moim Instagramie ŁukaszPachowski.pl pojawi się również ankieta, gdzie będziecie mogli wybrać jednego alta do analizy, gdzie właśnie ta analiza pojawi się również na moim Instagramie w relacji. Także wbijajcie na Insta, abyście mogli również wziąć udział w tej ankiecie i mieć możliwość właśnie zobaczenia tej analizy. Miałem dla Was promocję z okazji Dnia Dziecka na wszystkie kursy dostępne, na kursy, w których uczę tych strategii, z których dla siebie korzystam, między innymi również tej strategii, na podstawie której wyznaczyłem tę strefę, z której dzisiaj cena odbiła, jak widzicie, elegancko zatrzymała się właśnie w tej strefie i mamy reakcję cenową właśnie na wzrosty. Do wczoraj była ta promocja, przedłużam ją do dzisiaj, to znaczy dzisiaj ją przedłużam na kursy te pełne 3 miesięczne, gdzie dzielę się właśnie swoją pełną wiedzą od A do Z, krok po kroku, od podstaw po zaawansowane strategie tradingowe. I jeszcze macie możliwość skorzystania z tej promocji, uzyskując rabat 25 I mówię tutaj o tych kursach pełnych 3 miesięcznych, więc wbijajcie na moją stronę www.ukaszpachowski.pl, tutaj znajdziecie wszystkie informacje odnośnie kursów, tego co w tym kursie jest, jak i dodatkowych grup, jakie są przypisane właśnie do danego kursu. A jak wiecie doskonale, albo jeszcze w sumie możecie nie wiedzieć, inwestycja wiedzy wypłaca najlepsze odsetki. A część z Was pewnie mogła się o tym przekonać, że brak wiedzy jednak powoduje potężne straty na Waszym portfolio, na Waszych portfelach. Więc pytanie: Czy jesteście gotowi na to, aby tracić dalej pieniądze, czy chcecie zacząć swoją edukację już dziś i możecie skorzystać właśnie z tego rabatu, a takich rabatów na te kursy. Prędko nie będzie, ponieważ ja cenię swoją wiedzę, którą właśnie przekazuję w tych kursach, i jak to mówi pójdzie, tanio skóry nie sprzedam. Ok, jesteśmy na platformie TradingView, do której link znajdziecie w opisie. Jest to darmowa platforma do robienia analiz. Również gdzieś tutaj na moim kanale znajdziecie. Film instruktażowy jak właśnie z tej platformy korzystać. Natomiast w darmowym kursie, który niebawem dla Was skończę, również taki materiał dla Was będzie dostępny. Ok, więc mieliśmy ten boksik, mówiłem Wam o tym, że spodziewam się zejścia minimum do tego tutaj wsparcia dla ceny, które było wcześniej oporem w tej konsolidacji. Ale powiedziałem Wam, że maksimum spodziewam się zejścia właśnie do tego zielonego boksa, co miało w tym momencie miejsce i cena nam odbija, tworząc nam tutaj, znaczy jeszcze w sumie nie tworząc. Bo nie mamy jeszcze tutaj takich potwierdzeń na kanał, kanał w tym momencie w ruchu spadkowym, czyli potencjalny ruch dalszy spadkowy. Natomiast to sobie wyrysowałem tak hipotetycznie, spekulacyjnie, ponieważ na ETH fajnie ten kanał właśnie widać. Dlatego sobie również na Bitcoinie wyrysowałem, żeby zobaczyć poglądowo, jak to może mieć miejsce. Ale co tutaj widzimy, dojście do właśnie tego oporu. No i cena nam się tutaj zatrzymuje. Zobaczmy tak. Czysto teoretycznie, czy jest to jakiś poziom też fibona fibonacciego No tak pomiędzy, więc nie było to brane pod uwagę Chociaż zamknięcie świec było na poziomie 50% fibo, więc ok Natomiast tak, tak tylko poglądowo, ponieważ ja osobiście Jakoś specjalnie, typowo z analizy technicznej Nie korzystam dla siebie, bardziej dla was tutaj poglądowo, gdzie jest wsparcie, opór I tego typu rzeczy, ponieważ osoby, które są po moich kursach tych zaawansowanych, wiedzą, że analiza techniczna jednak mało mało się sprawdza, ale tak jak tutaj słusznie ktoś założył w komentarzu i zaświał się ze mnie z tego co powiedziałem, analiza techniczna działa po to, żeby ludzie myśleli, że działa tak właśnie na takiej zasadzie to jest, ponieważ wy macie mieć nadzieję, że to działa po to, abyście gdzieś tam mieli tą możliwość zarabiania, ale finalnie i tak będziecie tracili, grając typowo. Od analizę techniczną, ponieważ są te manipulacje, o których wy nie wiecie, ja wiem i ich uczę I na podstawie których właśnie wyznaczam chociażby te poziomy wejścia, wyjścia, i jak widzicie, bardzo, bardzo często, skutecznie. Ale okej, okay, o tym już nie będziemy rozmawiali. Wróćmy do tego, co tutaj się dzieje. Więc w sytuacji, w której cena zostanie tutaj wybita z tego suysowego kanału, który jeszcze się nie utworzył, ale ja tak tutaj to widzę. I zlecimy jeszcze raz do tej strefy, okej, okay, ta strefa. Pod warunkiem, że będzie utrzymana, możemy zobaczyć, jeżeli zobaczymy, tak, czyli zejście jeszcze raz i zobaczymy odbicie, i co będzie na tej zmierzała powyżej właśnie tego oporu 30 500. No to ok, to fajnie, możemy liczyć na kolejne ruchy do wyznaczonych tutaj targetów. Natomiast jeżeli cena nam tutaj zjedzie i nie będzie się utrzymywać, to prawdopodobnie zobaczymy spadki właśnie tutaj, następnie w okolicach. 25-24 tysięcy dolarów, i to mówię w perspektywie powiedzmy najbliższych kilku dni. W sytuacji, w której właśnie cena zacznie negować scenariusz, zostały czyli nie podoła temu oporowi, tutaj i nie będzie wspinała się do kolejnych, tutaj wyższych poziomów, które powyznaczałem. Wtedy pierwszy target lokalny, tutaj, i kolejne, właśnie tak jak tutaj wyznaczyłem, według mojej analizy, mówię tutaj o typowych zagrywkach na futures. Ja sobie czekam na spot. Aż cena spadnie mi, właśnie do tych poziomów, wtedy będę robił swoje zakupy. Tak wychodzi z mojej analizy. Czy tak będzie? O tym się przekonamy w najbliższych dniach. Natomiast te poziomy z interwału jednodniowego dla mnie są dalej do osiągnięcia. I wtedy będzie rysował się fajny scenariusz akumulacji, który potrwa przynajmniej 4, nawet 6 tygodni. Przynajmniej 4 tygodnie. Tak myślę, że przynajmniej 4 tygodnie minimum, ale na razie to jest spekulacyjne. Oczywiście nie jest to poparte. W tym momencie żadną analizą. To są moje czyste spekulacje, jeżeli chodzi o te tygodnie, o których mówię. Najpierw cena musi tam dojść i nam mniej więcej tutaj e, pokazać. Tego nie, nie jesteśmy w stanie określić. Jestem w stanie określić to, co Wam tutaj pokazałem, tak czyli gdzie cena się zatrzyma, dokąd może odbić lokalnie. To widać z dużym prawdopodobieństwem i realizacją, co często zresztą widzicie po samych analizach. Natomiast to, o czym mówiłem, spekulacyjnie nie ma najmniejszego znaczenia, nie ma najmniejszego sensu w tym momencie, chociaż. Tutaj te poziomy, o których mówię, to jest co innego. Mówię tutaj o, powiedzmy, tym czasie realizacji tego. Więc podsumowując, jeżeli myślimy o ruchu kolejnym zostawem do tej strefy tutaj, którą wyznaczyłem również w ostatniej analizie, mówiłem Wam o tym, to cena najpierw musi wybić tutaj właśnie te poziomy i potem dopiero możemy myśleć o jakimś ruchu pod warunkiem, że nie wróci nam właśnie tutaj znowu i jeżeli tego nie zrobi, to mamy linię trendu, tą strefę, która można zatrzymać cenę po wybiciu tej właśnie linii trendu. Lecimy do tych poziomów tutaj, czyli około 33 tysięcy dolarów. Według mojej analizy. ETH ETH zatrzymało nam się tutaj właśnie w tej strefie. Trochę. Trochę niefajnie. Nie ma tutaj takiego ruchu, którego ja się spodziewałem. Okej, okay, ta strefa na spadki fajnie. Tutaj została tak zrealizowana, wtedy pamiętacie, ona była tak. Ostatnio podwyższyłem tutaj przy Was, żeby nie było i mamy stąd spadek, więc analiza tutaj została zrealizowana w pełni jako strefa podażowa. Super, zostało to osiągnięte. W tym momencie właśnie mamy ten kanał tutaj na lekko spadkowy. No i pierwszy target, jeżeli cena zacznie nam tutaj odbijać, to właśnie ta zielona, później kolejna. Natomiast jeżeli ta strefa puści, to znaczy zaczniemy spadać jeszcze tutaj niżej, no to pierwszy target tutaj lokalny, a kolejne właśnie tutaj są wyrysowane na zielono w sytuacji, kiedy Bitcoin będzie spadał to możemy nawet zlecieć właśnie do tych tutaj poziomów na tych poziomach ja mam ustawione swoje poziomy zakupowe jeżeli chodzi o ETH Zobaczmy jak wygląda sytuacja na docie. Dot nam tutaj zrobił podwójny ten szczyt tak ostatnio o tym rozmawialiśmy był poziom na longa na realizację zysków był poziom zakupowy pięknie zostało to osiągnięte i Tutaj dalej też się nic nie zmienia. Jeżeli chodzi o potencjalne ruchy spadkowe na rynku, no to możemy zobaczyć około 5 dolarów, czyli grube, grube spadki. Zobaczmy, co wybraliście w poprzednich materiałach. Dzięki za Wasze komentarze, dzięki za Wasze łapki w górę. Jakoś mało wyświetleń. Hm, dziwne. Coś chyba ludzie teraz robią sobie przerwę. Linka wybraliście do analizy, więc zobaczmy link. Dawno nie robiłem. Swoją drogą, gdzieś tutaj te poziomy wcześniej były po powystawiane, tak, były tutaj fajne, no to akurat mały ruch tak wzrostowy, tutaj w ogóle nie było reakcji, więc tak jakby niesprawdzona analiza pod tym kątem tutaj, ok, jeżeli chodzi o potencjalne dalsze ruchy, jeżeli chodzi o ruchy spadkowe, w sytuacji, kiedy rynek będzie dalej kontynuował właśnie trend spadkowy, to spodziewam się zejścia do Okolic 5 dolarów, 4,20 i 2,20 również możemy zobaczyć. Przy wzrostach, pierwszym poziomem na realizację zysków okolice 8 dolarów, a później mamy tutaj okolice 11. Ok, to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszą analizę. Wbijajcie na Instagrama. Jeżeli chcecie zacząć swoją edukację, skorzystać z rabatu, który dla Was przygotowałem, to dzisiaj do północy macie właśnie taką możliwość. Napiszcie do mnie po kod rabatowy. I widzimy się w poniedziałek w kolejnych analizach. Także miłego weekendu Wam życzę. Niech Bitcoin będzie z Wami. Piona.